I teraz wszyscy krzyczą: ostatni! Ostatni! Na czacie zmieniają kolory na czerwony, robią wielką falę dla Elazera, ponieważ to może być pierwszy all-kill w Nation Wars w fazie grupowej. Jak najbardziej, do tej pory jeszcze all-killa nie było, a ja chciałbym zauważyć, że teoretycznie Elazer jest najsłabszym graczem z tych, których mamy teraz w turnieju, najmniej osiągnięć ma. Pokonanie Szwecji na przykład w 2001-2002 roku, oj, byłoby strasznie ciężkie. Teraz jest łatwiej, co nie zmienia faktu, że tak, to może być pierwszy all kill, jeżeli oczywiście Polak da radę to zrobić. Kolejne z dywizji przed nami. Przypominam, że jeszcze będziemy mieli dzisiaj mecz Francja-Australia i zapewne wygrany tego meczu przeciwko Polsce będzie grał, więc to powinno być bardzo ważne dla Was, przynajmniej dla mnie to jest bardzo ważne, żebyśmy mogli to zrobić. Na zakończenie dzisiejszego streamu jeszcze przypomnę, rozlosujemy tą płytę winylową, żebyście byli szczęśliwi. No i jeżeli Polacy awansują, to wtedy kolekcjonerki, ale to oczywiście dla subów. Tak, tak to mniej więcej wygląda. Coś się dzieje, jest spawning pool postawiony przez Elazera, jest również ekstraktor przez Elazera. Ja jeszcze dodam, że jeżeli kibicujecie dzisiaj Polakom i chcecie mieć możliwość wygrania Digital Deluxe w wartości 60 euro, oczywiście Legacy of the Void, hashtag, w ogóle napiszcie wykrzyknik DD na czacie i będziecie mieli opisane, co musi być. Pokazanie własnej osoby i twarzy mile widziane, jak najbardziej. No ale dobra. Lingi już się tutaj powoli zbierają pierwsze, będą biegły na dół, mamy Baneling Nest po obu stronach, więc znowu Ling Bane, ale zauważcie, że jest ta druga baza po obu stronach, tym razem wyjątkowo możemy mieć jakąś grę makro, coś czego do tej pory no niestety nie było. O tyle bym powiedział. Jest to też pierwsze spotkanie Polski w Nation Wars, ponieważ dzięki temu, że byliśmy w top 4 ostatniego turnieju Nation Wars, zostaliśmy rozlosowani, prawda? Czy mieliśmy być teoretycznie rozstawieni? Byliśmy po części, nie byliśmy rozstawieni do końca, ponieważ z powodu Korei. Byliśmy normalnie w top 4, mieliśmy być rozstawieni, ale do turnieju została również dodana Korea, która jakby zepchnęła nas z miejsca trzeciego. Oni weszli na miejsce pierwsze, my z miejsca czwartego spadliśmy na miejsce piąte, ale przynajmniej nie musieliśmy kwalifikacji przechodzić. No tyle dobrze. Wczoraj mieliśmy pierwszą grupę, tak zwana grupa Norwegia, bo Norwegia była zwycięzcą dwóch edycji Nation Wars i Norwegia odpadła. Norwegia przegrała 4-1 z Ukrainą, a raczej Norwegia kontra Blaj to było, Snut kontra Blaj. Chiny wygrały 4-1 z Tajwanem, później Ukraina, Chiny, bardzo zażarty mecz 4-3 dla Blaja, powiedzmy sobie tak. No i Norwegia, Tajwan, tu udało się Norwegom wygrać 4-2 i został mecz Chiny, Norwegia, przepraszam, był all kill. Maxid zrobił all killa chyba. Albo Ksiegła. W każdym razie wczoraj był jednak jeden all-kill. Zapomniałem, pomyliłem się. Tutaj się pomyliłem z lekka. No nie powiedziałbym, żeby to najlepiej wyszło Polakowi, szczerze powiedziawszy. Udało mu się chociaż Queena zabić. Zagryź Queena! No zagryzł Queena. Tylko czy to było opłacalne? Z drugiej strony, co się udało zabić? Queena, dwa Bane, dwa Lingi, Owka. No tak w minerałach jak popatrzymy, no niby tak, w sumie zabicie Queena oznacza mniejszą ilość larw. Teraz byłoby dobrze pilnować, żeby ta ofensywa, która idzie ze strony Szwedów, nie była zbyt niebezpieczna. Nie zapominajmy oczywiście o ekspie z przodu polskiego gracza. Lingi mogą się wbić do środka, jeżeli te dwa mainlingi cokolwiek chciałyby zrobić. Prawda jest banalnie prosta, trzeba stąd uciekać, nie zrobią. Ta dwójka nic nie zrobi, Elazer nic, Harvesterów nie stracił. Ten atak był chyba jeszcze mniej opłacalny, ten atak był o wiele mniej opłacalny dla sortowania niż to, co zrobił Elazer. Stracił dwa Banelingi, dużo stracił, bardzo dużo stracił, niepotrzebnie dużo jednostek stracił. Tu już Elazer trochę chyba zbyt chciwie próbował zabić Queena. Lepiej było spróbować z dwa Lingi podgryźć niż Queen. Chociaż jakby nie patrzeć, kolejne lingi wpadają ze strony polskiego gracza. Queen przeciwnika powinien być zagryziony. Już się nim zajmuje. Dwa Bane'y podchodzą. Gryź Queena, gryź Queena, gryź. Oj, zagryź Queena bardzo ładnie. I kolejna porcja larw będzie... No znowu będzie coraz mniej larw.
Znowu mniejsza ilość larw, o Queena mniej, Polak ma 3 sztuki, przeciwnik ma 2. Owszem, teraz tylko 3 larwy są dawane, a nie 4 przez Queena, co nie zmienia faktu, że jest to i tak denerwujące. Przy czym polski gracz może trochę dronek stracić, 2 już są zabite, jest 3. Oj, dobrze teraz, wyjątkowo. Dobrze Sort of to w jakiś sposób rozegrał. Sort of ma więc przewagę w tym momencie właśnie tych 4 dronek. Tylko zaopatrzenie armii jest minimalne na korzyść Polaka. Plus 1 do ataku jest, plus 2 już się rozpoczęło. Ruszają te roacze. Więc będziemy mieli walkę roach kontra roach. Chyba te roacze ruszają bardziej na zasadzie postraszenia, bo nie wydaje mi się, żeby Elazer liczył na to, że uda mu się cokolwiek tym oddziałem zrobić. 4 Ravengers, nie wiem jak to nazwać pięknie, oczywiście będą snajpowały Overlordy, to nie jest żaden problem. Snajpuj Overlorda. Halo, halo? Halo, halo Mietku, halo, halo Waltku. Tu był Overlord do snajpowania, można było go zabić bez żadnych problemów. Właśnie 4 do tego jest potrzebna. Nie wiem, czemu tego nie zrobił, ale gdyby zabił tego jednego, miałby kolejne 2 gotowe do ubicia. Sort of już rusza, ma tylko tu 3. 3 Overlorda jednego nie zabije. Potrzebne są 3 strzały. 3, które oczywiście trafią w jakikolwiek sposób. No to ewidentnie nie trafiło. Zaopatrzenie armii jest... A, to też nic nie trafi. Celownik nie działa jak trzeba. Za to Elazerowi też nie najlepiej celownik, widzę, działa. Kolejnego da się tu już zestrzelić. Nie ma jednak co moim zdaniem ryzykować walki w tej chwili, tym bardziej... No, trochę tego strzałów będzie. Też się można z polskiego gracza pośmiać, że nie trafia. Nie warto się śmiać. No dobrze. Przyjrzyjmy się tej armii. Niestety Sort of ma większe zaopatrzenie, jeżeli chodzi o same roacze. Natomiast Polak ma większą ilość Avengers. Jeżeli uda mu się trafić parę razy tym, no będzie bardzo szczęśliwym człowiekiem. Zaczyna już gonić. Przeciwnik ma mniejszą armię, 20 punktów zaopatrzenia mniejszy. No i tylko teraz trzeba dobrze potrafiać. Tu jeszcze trzyma się Overseer tej armii. Pilnuje, gdzie to przebiega. Chce wiedzieć doskonale, gdzie jest przeciwnik. Nawet jeżeli on się będzie sam Polak wycofywał, to jest trochę niebezpieczne miejsce. To jest nawet bardzo niebezpieczne miejsce. Tu nie można ryzykować, no ale jest 20 punktów zaopatrzenia przewagi. Plus 2 właśnie zaskoczyło. Będzie miał przeciwnik dopiero za 30 sekund. To jest złoto okienko, to jest 30 sekund, pół minuty. Kiedy można zaatakować, ale teraz jest to jeden roach stracony i 2 dosyć mocno oberwały. Była próba ratowania expy. Jak się przeciwnik cofa, można oczywiście tę ekspansję niszczyć. Udało się ją na dodatek zniszczyć. Jeden ostatni The Ravenger był w stanie to oczywiście zniszczyć. Poradził sobie. Plus 2 jeszcze nie zaskoczyło. Corrosive Bile zmusza Sort of'a na chwilę do wycofania się. On tu nie może ryzykować. Kolejne owki są stracone, ale 2-2 po buzonach zaskoczyło. Przy czym Elazer ma już plus 1 do ataku. Jest otworzone. Podoba mi się, jak ten Overseer cały czas krąży z armią tutaj Sort of'a. Dobrze to wygląda. A najlepsze jest to, że Sort of nie może zaatakować tego, ponieważ by zapewne atakował swoje własne jednostki, żeby było zabawniej. Więc cały czas jest ta przewaga polskiego gracza. Widzę, że Baru jest, udało mu się 4. bazę przeciwnika przyblokować. Czy ataki gdzieś w miarę dobrze trafiły? Gdzie nie, gdzie trafia? Ouu, teraz 2-3 dobre strzały mieliśmy. To musiało zaboleć. Jest cały czas przewaga w armii, jest cały czas przewaga w wydobyciu, w jednostkach straconych. No 7725 do 4700. Jest wszystko, żeby to wygrać. 30 punktów zaopatrzenia różnicy jest prawie w tej chwili. Było przed chwilą. Elazer ma lekkiego supply bloka, za chwilę będzie wymaksowany, jeżeli tylko będzie chciał. I supply block jeszcze u Sort of'a. Szwedzi muszą być z lekka niezadowoleni. O, proszę bardzo, niewielki oddział został właśnie złapany. To musi zaboleć, innego wyjścia nie widzę. No i przyjrzymy się, jakie ulepszenia będzie. Barrow, do tego wszystkiego Tunnel Clubs, więc mamy Barrow Move. Parę roachy się zakopało. Ja nie chcę nic mówić, ale tutaj jest Overseer. Czy on to zauważy, ten oddział? Troszeczkę, 2 przez chwilę była widoczna, ale nie zareagował na to Sort of. Sporów nigdzie nie ma, to będzie dobra opcja, ponieważ te Barrow Roach'e zaczną rozwalać eko. Jeżeli dobierą się do eko, a w 3 od przodu będzie normalna bitwa, nie będzie miał opcji Sort of, żeby cokolwiek z tym zrobić. Widzę, Roach'e wpada, wchodzą już do maina, jeszcze tam nie wyskakują, za chwilę się zacznie atak.
Chciał zeskautować, już wyskoczyły, już Eko Sortofa będzie w tym momencie obrywało. I teraz jeszcze dobre strzały, parę razy udało się trafić, armia Sortofa podzielona, on nie ma tej siły przebicia, mimo że zaopatrzenie armii jest podobne. Pamiętajmy, że Polak tutaj walczy mniejszym oddziałem. 7 dronek udało się zabić, ostrzał teraz z góry, już nikt się nie rusza, próbują się wybić. 11 roachów Polaka jest stworzone, on ma +1 do ataku, +2 jest stworzone i eko, tu eko po prostu obrywa. Twiny były zabite, więc mniejsza ilość larw i mamy 4 do 0. GG! 4 do 0! Mamy all killa! Yes! Wielkie dzięki za uwagę na YouTubie. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu na tubie. Cześć! A na YouTube, na streamie, czekajcie jeszcze, bo Polacy będą jeszcze dzisiaj grali.